Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie, że kształt Twojego kciuka mógłby ujawnić tajemnice dotyczące Twojej przyszłości? Dziś zanurzymy się w tym fascynującym świecie cyfrowej chiromancji i będziemy badać, jak proste działanie obserwowania Twojego kciuka może odkryć mnóstwo aspektów Twojej osobowości, a nawet przewidzieć, co przyniesie przyszłość? Zamykając dłoń i wyciągając kciuk do tyłu, możemy sklasyfikować kciuki na trzy różne typy. Zacznijmy od prostego kciuka. Jeśli zauważysz, że twój kciuk zgina się aż o 20% do tyłu, wiedz, że należysz do tej grupy osób wyjątkowo zdeterminowanych i zdecydowanych. Ci ludzie nie akceptują nie jako odpowiedzi i zawsze są gotowi stawić czoła wyzwaniom. Ich myślenie logiczne i metodyczne podejście do życia sprawiają, że są naturalnymi liderami i sprawnymi rozwiązywaczami problemów. Nie myśl jednak, że życie tych osób to spokojna podróż, Napotykają one przeszkody z bezwzględną determinacją, ponieważ wierzą mocno, że sukces osiąga się poprzez ciężką pracę i niezłomną wytrwałość. Jeśli rozpoznajesz się w tym typie kciuka, wiedz, że jesteś przeznaczony do podążania ścieżką wyzwań i osiągnięć, ale każda pokonana przeszkoda zbliża cię do osiągnięcia najbardziej ambitnych celów. I tak, dzięki prostemu gestowi obserwacji kciuka, możesz zacząć odkrywać tajemnicę własnego losu. Ale pamiętaj, że nasza przyszłość nie jest zapisana w gwiazdach, lecz w wyborach, które podejmujemy każdego dnia. Niech ta wiedza o Twoim kciuku będzie pierwszym krokiem ku kształtowaniu przyszłości pełnej sukcesów i spełnienia. Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego niektórzy ludzie emanują magnetyczną aurą przywództwa, podczas gdy inni wolą podążać własną drogą? Odpowiedź może tkwić w kształcie kciuka. Osoby z prostym kciukiem są jak filary zespołu, okazując się naturalnymi liderami, gdy powierzono im zadanie prowadzenia grupy. Ich kompetencje i determinacja inspirują zaufanie, czyniąc je niezastąpionymi w każdym przedsięwzięciu. Jednak za tą fasadą pewności siebie i autorytetu kryje się ciekawość niepokojąca. Te osoby mają niezaspokojone pragnienie wiedzy i unikalną zdolność do zagłębiania się w każdy temat. Pomimo burzliwych myśli, zachowują nieprzeniknioną maskę, ujawniając niewiele ze swoich prawdziwych emocji światu zewnętrznemu. Nie daj się jednak zwieść. Za tą spokojną postawą te się intensywne ognisko. Osoby z prostym kciukiem nie tolerują braku szacunku ani obrażających słów i mogą żywić urazę przez wieczność. Ich zaangażowanie w karierę jest niezachwiane, napędzane płonącą ambicją i niezłomnym zobowiązaniem do dotrzymania obietnic. Jeśli chodzi o relacje, te osoby są lojalne do końca. Ich posiadanie jest interpretowane jako wyraz głębokiej miłości, ale również jako sygnał ostrzegawczy dla tych, którzy zbliżają się zbyt blisko. Jednak za tą niezłomną determinacją i niezachwianym skupieniem kryje się historia walki i pokonania. Te osoby pochodzą z pokornych początków, ale poprzez swoją odporność i ciężką pracę osiągają sukces i wyróżniają się w tłumie. Jeśli więc rozpoznajesz się w tym typie kciuka, podziel się swoją historią w komentarzach poniżej. I nie zapomnij się zasubskrybować kanału, aby otrzymywać więcej wartościowych treści na temat samoświadomości i rozwoju osobistego. W końcu sekret sukcesu tkwi w poznaniu siebie i ludzi wokół ciebie. Teraz przejdźmy do eksploracji innego rodzaju kciuka, tego, który nie jest ani całkowicie sztywny, ani całkowicie elastyczny. Jeśli zacisniesz pięść i spróbujesz zgiąć kciuk, zauważysz, że ma on mobilność około 30 do 40%. Te osoby są prawdziwymi aniołami na ziemi, posiadającymi czyste serca i niezrównaną dobroć. Bez względu na sytuację, łatwo się adaptują, promieniując aurą spokoju i współczucia. Nie zapominaj, że podróż odkrywania siebie i rozwoju osobistego jest ciągła, a nasza społeczność jest tutaj, aby wspierać i inspirować się nawzajem na tej drodze wzrostu. Twój udział jest kluczowy, aby uczynić to miejsce jeszcze bardziej wartościowym i inspirującym. Jeśli treść rezonuje z Tobą, Rozważ dołączenie do naszej społeczności i dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz refleksjami w komentarzach. Razem możemy uczyć się i rosnąć w kierunku bardziej pełnego i znaczącego życia. Według starożytnych tradycji, te osoby ponoszą znaczący ciężar odpowiedzialności, czy to jako filary rodziny, opiekując się starszymi lub kierując młodszymi, czy w miejscu pracy, gdzie są uznawane za najbardziej godne zaufania i oddane. Ich odpowiedzialność i hojność czynią je niezastąpionymi w każdej sytuacji. Te osoby są znane z ich towarzyskości i zaraźliwej pozytywności. Z uśmiechem zawsze gotowym na twarzy, promieniują ciepłem i przyjaźnią, gdziekolwiek się pojawią. Ich umiejętność łatwej i empatycznej komunikacji sprawia, że są kochane przez wszystkich wokół nich. Jeśli więc rozpoznajesz się w tym typie kciuka, podziel się swoimi doświadczeniami w komentarzach poniżej. I nie zapomnij się zasubskrybować kanału. Aby otrzymywać więcej inspirujących treści na temat odkrywania samego siebie i rozwoju osobistego. W końcu, zrozumienie naszych własnych cech pomaga nam poruszać się przez życie z większą pewnością siebie i mądrością. Te osoby jednak są wybredne w ujawnianiu swoich najgłębszych uczuć, zachowując je tylko deela tych, których naprawdę uważają za bliskich przyjaciół. Ich szczęście w życiu jest oczywiste, znajdując nie tylko dobrą rodzinę ale odgrywając także istotną rolę jako mediatorzy w cudzych konfliktach, będąc kotwicą, która utrzymuje harmonię między innymi. W obszarze zawodowym są niezmordowani w dążeniu do doskonałości, oddając się całkowicie każdemu zadaniu i rozwijając pozytywne relacje z kolegami i przyjaciółmi. Naturalnie przyciągają ludzi do swojego otoczenia ze względu na swoją życzliwość i niezachwianą lojalność. Pasjonują się podróżami, przyjmując życie z filozofią czerpania z niego maksimum znajdując równowagę między korzystaniem z przyjemności ziemskich, a poszukiwaniem rozwoju duchowego. To proste, ale głęboko przemyślane podejście nie tylko przynosi im satysfakcję osobistą, ale także stabilność i sukces we wszystkich dziedzinach życia. Ich niechęć do zbędnej złożoności chroni ich przed wieloma niepowodzeniami, ponieważ podejmują przemyślane decyzje, dokładnie rozważając wszystkie opcje i zawsze mając w pamięci alternatywny plan, aby stawić czoło każdemu wyzwaniu. Te cechy, połączone z ich prostotą życia i myśleniem na szeroką skalę, wyróżniają je jako przykłady tego, jak mądrość i roztropność mogą kształtować pełne i znaczące istnienie. To dokładne i zrównoważone podejście nie tylko czyni ich godnymi zaufania, ale także inspiruje podziw tych, którzy ich otaczają. Doskonale rozumieją wartość życia, znajdując szczęście i wdzięczność w drobnych rzeczach. Ta zgodność z istotnymi sprawami, i umiejętność delektowania się każdym momentem wzbogacają ich podróż, sprawiając, że jest ona głęboko znacząca. Sukces tych osób przekracza zdobycze materialne, odzwierciedlając się w głębokości ich doświadczeń i jakości ich relacji międzyludzkich. Są prawdziwymi ambasadorami życia skoncentrowanego na prostocie i roztropności, pokazując, jak skupienie się na tym, co naprawdę ważne, może prowadzić do życia naprawdę satysfakcjonującego. A co z tobą? Czy masz kciuk o tym kształcie? Podziel się swoimi myślami w komentarzach poniżej. Teraz przejdźmy do zbadania trzeciego typu kciuka, charakteryzującego się jego znaczną elastycznością. Te osoby są jak artyści, wykazując ekscytującą kreatywność, która pozwala im wyrażać swój wewnętrzny świat w sposób unikalny i dynamiczny. Ich zdolność adaptacji jest zadziwiająca, odzwierciedlając prostą i autentyczną naturę, bez maski czy udawania. W przeciwieństwie do skrytości osób z prostym kciukiem. Otwarcie dzielą się swoimi uczuciami, ujawniając się autentycznie tym, którym ufają. Te osoby trzeciego typu kciuka są jak otwarte księgi, o wrażliwości, która sprawia, że głęboko wzruszają się cierpieniem innych. Niestety, ta emocjonalna otwartość może sprawić, że stają się podatne na wykorzystywanie przez złowrogie jednostki, które próbują wykorzystać ich hojność. Jednak ich oddanie w relacjach miłosnych jest godne uwagi, demonstrując niezachwianą lojalność. Oprócz swoich zdolności intelektualnych, mają również naturalne skłonności artystyczne, czy to w muzyce, tańcu, malarstwie, czy jakiejkolwiek innej formie twórczego wyrażania. Ta pasja i talent artystyczny nie tylko wzbogacają ich życie osobiste, ale także mogą zaprowadzić ich na szczyt sukcesu publicznego, uzupełniając ich osiągnięcia zawodowe. Ich zdolność do dobrze dogadywania się z różnymi osobami dodaje warstwę fascynacji ich osobowości. Pozwalając im błyszczeć zarówno w karierze, jak i w swoich twórczych pasjach. To umiejętność analizy kciuków nie tylko dodaje odrobinę tajemnicy do naszego zrozumienia osobowości, ale także oferuje nam zabawną metodę eksploracji, kim jesteśmy i jak się relacjonujemy ze światem wokół nas. Wyobraź sobie odkrycie, które aspekty Twojej osobowości odzwierciedlają się w kształcie Twojego kciuka. To fascynująca podróż samoopoznania, która może znacząco wzbogacić nasze zrozumienie siebie i innych. Poznanie samego siebie to ciągła i wielowymiarowa podróż, a badanie sekretów ukrytych w naszych kciukach to dopiero początek. Głęboko zagłębiając się w naszą własną psychikę i eksplorując najgłębsze zakamarki naszego umysłu, otwieramy drzwi do świata samoopoznania i rozwoju osobistego. To klucz do odblokowania naszego prawdziwego potencjału i życia pełnego i znaczącego. Dzięki zrozumieniu własnych motywacji, pragnień i ograniczeń, jesteśmy w stanie kształtować nasz los w sposób bardziej świadomy i celowy. Samoświadomość umożliwia nam podejmowanie decyzji zgodnie z naszymi wartościami i najautentyczniejszymi aspiracjami, pozwalając nam realizować nasze marzenia z determinacją i jasnym celem. Ostatecznie to podróż do wnętrza prowadzi nas do życia pełnego znaczenia i spełnienia.